będąc dzieckiem, kochał książki o dzikim zachodzie. Także od najmłodszych lat garnął się do sportu, ale na pierwszy turniej tenisa stołowego trafił dość późno, dopiero jako nastolatek. Ale był na tyle ambitny, był na tyle profesjonalny w swoim podejściu do sportu, że szybko nadrabiał zaległości i został numerem jeden w kraju przez pewien moment nawet pierwsza trójka na świecie. Mistrzem świata i Igrzysk Olimpijskich nigdy nie został, bo jak często podkreślał, miał zbyt słabą psychikę. W zawodach rangi Mistrzostw Europy i Świata wywalczył jednak aż 15 medali. Widziałem przez 25 lat, co on zrobił dla naszego kraju. To było przecież w najgorszym okresie, kiedy staliśmy całą noc po masło albo benzynę i Andrzej wygrywał i ludzie byli przez chwilę szczęśliwi, że Polska, że biało-czerwona. Odszedł wspaniały zawodnik, wielki Polak. To właśnie on zmienił obraz dyscypliny. Ze świetlicowego ping-ponga zrobił światowy tenis stołowy. To osobowość, że miał charakter do sportu. To było dążenie do osiągania wysokich celów w sporcie. Był i pozostanie idolem młodzieży. Zawsze uśmiechnięty, otwarty, przyjazny ludziom. Mówił mi o swojej chorobie, o tym jak cierpi, także o strachu o żonie i dzieciach, ale był optymistą, to był wojownik. Mówił o przyszłości, chciał zwalczyć chorobę. Często brał przykład Armstronga, mówił, jeśli jemu się udało, to być może i mi. Niestety, choroba była zbyt okrutna. Wybrańcy bogów, jak mówił poeta, umierają młodych.